Witajcie w herbaciarni smaksztuki.pl. Dzisiaj degustujemy herbatę zieloną sęczę japońską, szmaragdową z prefektury Shizuoka. I zobaczcie, jak wygląda napar. Jest taki jaśniutki. A tak wyglądają listki. Są bardzo charakterystyczne, typowe dla właśnie herbaty sęcza. I zawierają dużą ilość naturalnych olejków eterycznych. Napar w szklanym dzbanku wygląda w ten sposób. Już Wam opowiem, jak smakuje. Ta herbatka to naprawdę bardzo smaczna herbata zielona, japońska. Charakterystyczna właśnie dla japońskich odmian sęczy. I spróbujmy, zobaczmy, jak ona smakuje. Taki trawiasty charakter, jęczmienne nuty na języku. Zaparzyłem ją temperaturą 80 stopni, dzięki czemu nie zgorzkniała w ogóle. I jest taka delikatna, ma taki świeży smak. Świeżej skoszonej trawy. Lekko słodkawa, bardzo przyjemna, z takim delikatnym, jakby kwiatowym finiszem. Powraca na języku w postaci takiej właśnie trawiastej, przyjemnej, świeżej nuty. Bardzo przyjemna. Jeśli lubicie dobrą zieloną herbatę, taką czystą, klasyczną, to zapraszam do naszej herbaciarni, po prostu żeby jej się napić, albo innych herbat z naszej oferty. Jeśli z kolei nie możecie do nas przybyć, no bo mieszkacie poza Krakowem, to zapraszam na naszą stronę internetową smaksztuki.pl. I do zobaczenia w kolejnym filmie.